Przemyślania o moich przodkach doprowadziły mnie do pytania, które dręczy mnie od dawna i na które wielokrotnie i głośno, i po cichu próbowałem już odpowiedzieć. Kim ja właściwie jestem? Trochę jestem Niemcem, trochę też Litwinem. Trochę jestem Tatarem, trochę też Francuzem. Może i Rosjaninem, ale tego nie jestem pewien. Trochę jestem luterański, a trochę kalwiński. Trochę prawosławny, ale i owszem, także rzymskokatolicki. I trochę, co wynika z mojej tatarskości, także mahometański. Jedno jest tu pewne. Nie ma we mnie ani kropli polskiej krwi, ani kropelki. A w moich komórkach wszystkich nie ma ani kawałeczka, ani ułamka polskiego genu. No to dlaczego jestem Polakiem? I czy jestem Polakiem? A żeby to jeszcze tą moją, jak to nazwać, sytuację narodową, może lepiej, żeby tą moją sytuację istnieniową uczynić bardziej skomplikowaną, to muszę powiedzieć, że ja nigdy do polskości nie aspirowałem. Nigdy jej też nie wybierałem, a nie wybierałem jej i nie aspirowałem do niej, dlatego że nie było takiej potrzeby. Bo jeszcze jako mały chłopczyk w okupowanej przez Niemców Warszawie, gdzieś koło roku 1943, miałem wtedy 8 lat, na tajnych kompletach, które odbywały się w mieszkaniu dziadka Szulca, przy ulicy Koszykowej, recytowałem polskie wierszyki i śpiewałem polskie patriotyczne piosenki, nie zadając sobie pytania, kim jestem. Zacząłem je sobie zadawać znacznie później. Jeden z tych wierszyków oczywiście pamiętam, bo pamięta go każde polskie dziecko. Kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały. Czymże jest więc polskość? Ona nie jest ani biologiczna, ani genetyczna. Ona nie bierze się z krwi, a nawet, jak pokazuje mój przykład, może dość wyjątkowy, nie bierze się z pochodzenia. Polskość to jest straszna siła duchowa. I to nie my ją wybieramy, bo nie możemy tu niczego wybierać. To ona nas wybiera. Ona chce nas mieć i wtedy nas wybiera. Nie ja ją wybrałem dla siebie. Myślę, że to ona mnie wybrała, bo chciała mnie mieć. Ale wybrała was, moi drodzy, wszystkich, bo chce was mieć. Nie należy pytać o pochodzenie, o geny, o krew. Należy tylko oddać się tej strasznej sile. A ona całą resztę za nas załatwi.